Siema. Mordy, mogę was nagrywać w ogóle? Dajecie zgodę na nagrywanie? No tak. O, dzięki. Co tam u was, Paweł, Katrina? Gdzie lecimy? Generalnie, kurwa, spierdolił nam się rower jeden. Zamknij kurwa, się, no. Mordo. Przepraszam, zepsuł się nam rower. I jedziemy we dwójkę na jednym. I ja jestem zła. Płótna, no. Nie, zła. Zła, no. No to się, to zobaczymy, no. Może to będzie, to będzie. Mieliśmy mieć dzisiaj trochę dłuższą trasę, ale niestety rower się zepsuł. Ja nie lubię, ja nie mam z siły to. I co tam u was słychać ogólnie? No nie wiem. A długo na ulicy jesteście? Słońce świeci. Co mówisz? A długo na ulicy jesteście? No nie, to nie jest tak. Jest. Ale nas też nie ma. Ciężko to w ogóle stwierdzić. A czy no, czy długo jesteście hipisami, o to mi chodzi? A gdzie zejdziemy po te papierosy? Do polskiego sklepu? Nie. W barze, no, no. A tutaj, a tu mam polski sklep obok tej. Nie, musimy jechać tutaj. Bo tam też picie jest ten. Nie. A tam nie możesz sobie pić? Nie, może. Damy radę, chodź, damy. I co, daleko mamy, żeby jechać tam w trasę? No nie. No, bo... Tak, żebyśmy zrobili blisko. Tak, jak... I ty, Paweł, z Polski jesteś, nie? A ty, Katrina, jesteś z Chorwacji, no? Z Chorwacji, no. Cześć, no. Tam ole ma roweru, ja nie wiem. Ile tam płynie. No, nie obyca, ale... Sorry, widzowie, za obraz ten, że może trochę trząść, ale nie mam dzisiaj ze sobą stabilizatora. A jak ja wyglądam? No. Nie, dobrze wyglądasz, normalnie. Widzi się w planach co? Zbieranie butelek? Tak, dok nie zbieramy, za co dzisiaj zbieramy? Za rower? No, na oponę. No, no, tak to zbieramy, no. No. Na spokojnie, tak. A? Mamy co. No tak, już teraz tak nie jest gorąco. Krócimy sobie. Nie, krócimy nic. Nic nie krócimy. Nie, będziemy trochę... No dobra, ja mam chęć tak zrobić, jakby tak trwało, ale... No dobra. Tak, jak musimy. Wam się z kim nie przeszkadza, to my to też przeszkadzamy. Nie, no chyba nie. Damy radę, no. Zobacz. No może lepiej, może tak nas nie możesz lepiej się nagryć. No, ale to jak generalnie zaczyna się... To Buda zrobię specjalnie. Zaczyna od tego, że jeden rower już się zepsuł. No może lepiej taki filmik i wiele dobry. Nie jest dobry. Będzie dobry, na pewno. Na czemu nie? Ale dobra, to jedziemy denerwować to. No najpierw muszę u nas przyjechać tam na te papierosy, tak do tej stacji nie pojechali, bo do polskiego. Dobra, tak, dobra. No. Nie wiem, generalnie nie wszędzie można w każdym miejscu jechać. Nie, to zależy czasami jakiegoś pacierza dziwnego na tej stacji, czy coś jemu się nie podoba. Staramy się ułożyć nasz plan tak i zawsze wyjechać w dobrym czasie, no nie, bo chyba nie w Holandii to jest tak, ogólnie wszędzie masz ten budżet. No tak, żeby dobrze trafić w czas i miejsce, nie, bo tak jest, no, to jest
plaże, że jest dużo wszystkiego, a czasami nie ma nic. Jak myślicie, ile dzisiaj będzie zarobek z tych butelek? Bo... to by było dobrze, bo to jest standardowo, tak? Nie wiem, czy to jest dobrze. Ale to też zależy od tej... bo wiesz, może znaleźć do tego tabaku. Papierosy, jakieś kaszy, że tam zajmie. Ale 10-15 euro. 10-15, tak. No. Super, idziemy na piwko. No to jest spoko nawet, nie? Ten... no wiadomo, za nic, nie? Da się żyć tego. A najwięcej, żeś ile zarobili na butelkach? O, to zależy, ale... i tak by ile teraz no sobie daje, ale nigdy nie... no kiedy te papierosy to wszystko tak no robisz. No właśnie, to ciężko, 50, 60 euro, no to dużo, nie? Ale też mi wydaje się, że policzysz sobie, że papierosów znalazłeś paczki czy dwie. Nie, no rady, ja nie mogę nic mówić. A wybacz. Co wydaje nam i ogólnie no, patrzymy na te pieniądze, wiesz, tak jest. Aha. Teraz zobaczymy. Dużo rzeczy sobie znajdziemy, nie musimy w ogóle tego kupować. A ile masz na jedzenie i... bo ja teraz mam misję, ale chyba będziemy musieli skończyć. No dobra. Czemu? Bo jaś... nie wiem, czy się zmieszczę między te bramki. Nie, w ogóle... Ale po... ogóle... mogę ja skoczyć? No, skaczę. O! Wojtu. Chcę zamienić się, teraz będziesz tutaj? Nie, mam tutaj. A co, by ci nie było lepiej? Co ty, to nigdy byś się nie spróbowała. Skąd masz wyjść? Prosto, dobra. No dobra. Lipa generalnie trochę, bo wiesz, naprawimy rower, to pokażemy, pojedziemy sobie tak, ale to jest dużo jeżdżenia, nie? To... no nie, leniwa, ci nie chcę mówić. Nie, ale weź się sama tak szczerze pomyśl, gdzie to jest jeżdżenia, to trzeba trochę pojeździć. No Tilburg duży, no nie? W sumie to miasto wielkie no jest i, nawet. No tych parę miejsc wjeżdżamy z końca na koniec, pojedziemy, no to taki to jest teraz czasochłonny, nie? Aha. Bo normalnie to już byśmy tam zbierali te butelki, a tak to wiesz, we dwójkę na rowerze wolniej, światła, to na czerwonym to tak przejedziesz, a we dwójkę na ten to nie da rady, nie? No dobra, to teraz mam. Ile masz pan lat w ogóle? 29 teraz mam, no. A ty, Karina? Też, no w lutym na 30. I co długo tak będziecie mieszkać, co? Jak nam się snudzi, to znajdziemy robotę, nie? Ja tak powiem. Bo na upartego tu masz do produkcji jakieś kurze, takie rzeczy, to szybko sobie znajdzie, ale... nie, my ciebie macie kamperza. O, kamperem to... nie, to było dobrze. No, kamper by wam się przydał, serio, no nie? No tak, trochę to nie jest... to jest takie jak... no wiesz, no masz czego i da... ja musisz szukać pracy, bo w tej mieszkaniu. Aha. No ja to wiesz, pracuję, żeby mieć jakieś rzeczy, a... jak bez pracy ogólnie? Dobrze się żyje, no nie czy nie? Zajebę. Dobrze. Bardzo dobrze. No. Nie, nie jest źle, to jest rzadko, wiadomo. Może nie ma dużo pieniędzy, ale jest dużo wolnego czasu. Dużo wolnego czasu. Dużo rzeczy się wydarza. A co się takiego wydarza? O, to tak ludzie. Dużo nam się wydarzyło, a co się wydarzy, to nie wiadomo, no bo to nigdy nie wiadomo. Różni ludzie są. No jak zadzieją sobie, ogólnie my żyjemy w namiocie, tak? Mali się sytuację, to na rano pojechała z tego namiotu i znalazła 6 euro. No. Co? Na przykład. No. O nie, to jest... no, to jest tutaj, tak? Gdzie będziemy te butelki szukać? Tak, tylko że tutaj masz tak na pół podzielone. Popatrz, to proszę cię, nie mów, i tam dopóki nie zamknę, to żeby nie mogę wchodzić tam, muszę tam w myjnie, nie? Aha. A tu jest druga część tej myjni taka, że możesz wchodzić, jak oni pracują, nie? No. To też jest takie, my się staramy z tymi ludźmi, no, bo tak nas prosili. Ja mówię, ja. A przepraszam. I co, tu obchodzimy? O, dawaj. Czekajcie, widzowie, muszę zejść ze z tego... z bajka. Przepraszam, że dobrze jest. Dobrze jest. Po prostu jestem szczęśliwa, że jestem tu i... co? Mamo. Lepiej niż w namiocie, no nie? Nie powiem, że było. Na początku też jechaliśmy.
kacinami, bo ja muszę robić. To jest jeden rower na drzwi osoby, nie? No. A ty, a nie. Ale dobra, to mamy. Co masz? No tak, idziesz 30 centów, no i tak chodzisz sobie, zbierasz butelki. No. A ty co masz? Różne inne rzeczy masz na palec przy okazji. No ja potrzebowałem tak jak plecak. Aha, i znalazłeś, no nie? Tam nie mam... O, o, widzisz, Holandia. Oni mi rzucą butelki wody, nie wiem jak to. Ile taka butelka? 25 centów, tak? Tak, ale to jest taka butelka, do oni w ogóle nie korzystały, nie wiem. Nie mówiłem dobrze po prostu. No. Papier toaletowy. Te się przyda? No tak, masz tę rękę z papierem. Aha. No mi na pewno, ja tu nie I co tam znalazłeś ciekawego? No na razie butelki same, ale też są poboczne misje, jakieś tylko na przykład. A jest tam bottle. A można kogoś życzliwego spotkać, też oddają ludzie nam butelki. Oh, thank you a lot. Oh, thank you so much. Thank you. I co, dużo? Nie, no to takie... Ile żeście robili dzisiaj? Co ty to jest? Za, nie wiem, jak nie, no to jest super, no. Super, ale generalnie trzeba dużo tam zbierać tych butelek. To nie wszystko takie proste jest generalnie, ale... No ale jest trochę, co? No jest dużo tych butelek. No... Dużo się trafia nieotwartych w ogóle rzeczy takich, wiesz, że są... O, i kola prawie pełna, i woda prawie pełna, no nie? No, no dużo rzeczy oni tu. Ja bym znalazłam kurtkę od Adidasa, taką nową. A, no? Trzeba będzie widzom pokazać, no nie? O, polski. Super sam. Nie są to jakieś duże pieniądze, ale generalnie większość tych śmieci jest też taka, że to są jakieś pierdoły, wiesz, nie masz jedzenia, jakieś tam nie śmierdzi, nie jest to brudne. No, no. Także lepiej się to zbiera, wiadomo. I ile tak są? 5-10 euro czasem się trafi, że się zbierze, nie? Dobra, teraz na ale... Masz sytuację, gdzie ludzie ci dają pieniądze. Tak? No. O taką Romanię pieniądze rozdają? No czasami 10-2 euro, no... Nie, zależy. Tu Holendery w ogóle nie mają cash money. Ile masz, Karina, wzrostu? Czego? Ile mam? Wzrostu. No jak wysoka jesteś? Ja jestem 1,85 tak. 1,85 m. To no. Wysoko. A ty, Paweł, ile masz? Ada! Weź, przestań. Jestem troszeczkę niższy, ale ile mam? 1,80 m. No, kupiłem mu buty takie. Na kuturnie. No takie wiesz. Ale nie. Ale muszę paść, żeby... O. No rękawiczki. Hej, a te ślugi trzeba kupić, nie? Co? To papierosy trzeba kupić. Jo. No, papierosy. Przerwę zrobić. Co? No. A ty to na pewno wszystko dobrze. A widzisz, ono mówię ty, no widzisz. O, patrz, 5 euro znalazłeś. Pokaż. Wiesz co, ty chcesz być popularny? Żartujesz. No nie. Nie, to ale... To... Serio, 5 euro, że się znaleźli? Nie, naprawdę. Co, pan, no i masz na widę, popatrz. No zobacz tutaj. No oni nie uwierzą w to, ale naprawdę, jak będziesz zobaczyć z biegiem czasu, naprawdę znajdą się. Co, teraz się zawrócę tu patrzeć. Dobra, jedź tam na to. Nie wierzę ty. Trzymaj. No. Raz się znalazło, ale takim dużym, nie? Uważaj, bo pod auto wpadniesz, wariacie. Idziemy, bo...
To ty idź, bo ja tam rower zostawiłem z tyłu. Ej, ja idę po rower, no nie? Ja idę po rower swój. Czekajcie, widzowie, idę po rower. Bo ten, zaraz mi go ukradną jeszcze. No jest materiał, są nowi widzowie, jak widzicie. Fajnie. Znaczy nie widzowie, tylko ten, gwiazdy, sorry. Trochę mnie suszy, ogólnie rzecz biorąc, bo chcę, kurde, gorąco jest. Plus 33. Dobra, jadę, kurde. Jadę do nich tam. Tam jest Karina. A, i tam też jest ten, Paweł. Ale hałas. Ej, właśnie teraz Karina mówi, że jest taka możliwość, że ten ziomek, co zawsze nam zabraniał przychodzić, jak jest otwarty, to jego nie ma, nie? Także idziemy sobie też tam zobaczyć, no nie? No nie, to on jest tak poproszony, by mał sobie szefem. No. Nie dlatego, że mu się nie podobało, tylko szef mu zabronił. Oni zawsze, to jest też taki, staram osobisty, zawsze okej, ale też, wiesz, to są pieniądze, tak? Nie, no tak, no. Nie ma co ten, to by mu krzywdę robić, że tam nie szef mu robił. Nie wiem, czemu problem mają z takimi chodnikami dużymi ludzie generalnie. Czasami też nie mają. Zależy od osoby, która pracuje na twoim miejscu. Nigdy nie wiesz. Jak on ma zły humor, to przyjdzie i ma problem. Jak nie ma, to nie przychodzi i to takie wiesz. A co to masz? To? No, popatrzcie się do. Ale generalnie jak z piątki, piątkę znaleźć jeszcze na pierwszy raz, dobrze, nie? Pierwsza dzisiaj minę, piątkę od razu. Butelki też zobaczymy, ale to będzie tam. Trójka, czwórka, piątka na pewno, nie? Tutaj jest dużo też butelek zawsze. To chyba tak. Czasami śmierdzi, no. Tak? No. Bo mieszają te śmieci, no nie? No tak, tu w Holandii ogólnie, nie wiem o co chodzi, ale bardzo dużo jest na tych śmietniku, na tych minach, które widzę, że ludzie od domu tych śmieci rzucają. Paweł gdzieś tam, lata, biega, skacze. Ale chyba się dobrze zaczęła przygoda dzisiaj, no nie? Z butelkami. Jak dobrze, kiedy nam się rower zapsuł, ale teraz na mini tak. Nie, po prostu dużo bezdomni i te butelki są tak, że czasami możesz znaleźć dużo, czasami nic. Też zależy od pogody, jak jest tak ciepło, gorąco, jak teraz jest, też jest dużo jest ludzi, którzy używają te wodę. No. Dużo piją, no nie? No. I zależy co potrzebujesz w życiu, ale tu ogólnie ja nie za dużo. Tylko mam co do jedzenia i... Nie no co, generalnie delikatnie mówiąc karpa trochę tam jest, bo myśmy pojechali i ktoś wymienił worki na kurę na świecie, ale jedną butelkę tam znalazłem. Ale ty znalazłeś piątkę, także i tak jest dobrze.
Jak je tak dychę z miejsca jednego, to jest naprawdę dobrze. Jesteś leniwa, stoi masz cel śmieci. No ale zamknięte one są ci to. Nie. Jak to? Czasami trzeba uważać, nie wiadomo co tam jest w środku, nie? Mogą być igłę na przykład, no nie? Nie no, ja bardziej uważam na jakieś pampersy takie rzeczy wrzute, nie? Tak? No, że śmierdzi strasznie, tak że nie... Ale to... Nie robić balagan. Nie jest to jakieś bardzo... takie obrzydliwe, nie? Bo a jak wam ogólnie się na ulicy żyje? A czy na ulicy? No, że... pod namiotem, o. Ciężko powiedzieć, no tak zależy, no. Są głupie problemy, nie? Na przykład... Normalny człowiek w koncercie kupił opony, a no my nie poszliśmy, bo tam było szkoda, nie? Dzisiaj zobaczymy, co się pozbieramy. Nie, tam... Nie, mnie nie jest tak... Mnie się nie podoba, jak... To jest tak śmiesznie, mój dzień. Weź, weź go na niego. Po prostu mam spokój. Nikt mi... Nie wiem... Nie mówi, co muszę, nie muszę. Tak dalej. Też ładna jest pogoda. Dobrze jest. Aha. Te dużo Polaków. Tak dalej. Czujesz się tak, że jesteś za granicą. Na Holandii jest tak. No. Spoko. Czasami też coś znajdzie ciekawego. No. Na tą piątkę, czy fajki, czy coś. No ale... Ale dobrze, co? Będzie, kiedy będzie zimno. Ale no ładnie, widzisz, co tutaj? Widzisz, no. W śmietniku pieniądze leżą, zobacz, no nie? Zobacz sobie. Ale zobacz sobie tego. Widzisz, jakie są rzeczy. Tu nie masz żarcia, jakieś takie ten, tylko po energetykach, kubki te, no to dotkniesz się czymś mokry, wiesz, ale to takie jest... Nie są takie śmieci, że ktoś wyrzucił dwa miesiące temu mięso zielone, śmierdzi, wiesz. To jest takie... Zazwyczaj mają tak, że dwa razy na tydzień to wywożą, to... To masz tak, że to z dzisiaj albo z wczoraj to nawet nie zdąży, jak jest taki upał, jest gorąco teraz, a to nawet nie masz tak, że śmierdzi, no nie czujesz, żeby to śmierdziało, czy ten, także człowiek się tak najdenerwuje. A dużo butelki też z Belgii, no Niemca. Dużo jest z Belgii, butelek z Niemiec, co też są zwrotne, ale tu się nie da oddać w aparacie, nie? I ostatnio się zastanawialiśmy, czy mamy tak daleko do Belgii, żeby jechać to oddać, bo warto byłoby też to zabrać. Z Tilburga chyba 12 km jest do Belgii. No, Belle pierwszy automat. W Belgii bardzo dużo butelek jest z Belgii, nie? Są takie stacje, że większość butelek tam jest z Belgii, bo nie wiem dlaczego, ale tam gdzieś ludzie przejeżdżają. No, Tilburgu ogólnie jest dużo z Belgii, Belgia blisko. No, generalnie ludzie z Belgii często zostawiają jakieś resztki trawy, czy haszu, czy czegoś, nie? Tak? No, często się tak trafia, bo ktoś czyści cały samochód i wiesz, oni nie chcą mieć nic w ten i potrafią wyrzucić worek z jakimś tam miałem na dole czy coś, bo nie, wiesz, nie chcą mieć problemu u siebie w kraju, tam no, zostawiają takie rzeczy, nie? Jakieś centy tam też tak samo, większość worków na dnie też masz, jakieś drobne zawsze, nie? Aha. 10 centów, 20, 50 tam różnie się trafia, ale tak tutaj ludzie podchodzą do tych pieniędzy, że to są takie... No, nie. Takie drobne grosze to oni nie szanują generalnie, widzisz, o, jak to... No też dużo tego nie ma, ale... No zobacz, bibułkami tabaku na kilka dobrych ślubów, nie? O, no. Ktoś wyrzucił i o, takich tabaków to znajdziesz za dzień 20, nie? To sobie potem, no, o, normalnie, Polska. Nie? A to chyba tego nie da rady, nie sprzedać, polskie butelki? Nie, nie, tutaj polskie to nie, ale takie tabaki, one mają tą plastikową, kurwa tą, to one jest nietknięte, nie? Jarać, znajdzie się trochę tego. Zależy też, wiadomo, dużo rzeczy znajdziesz, ciuchów, jakieś oryginalne takie sprawy. Też zawsze się ktoś znajdzie, kto to kupi od ciebie. Co to jest? Co ludzie chcą odkupować normalnie? Odkupywać, jak to się mówi? No nawet te kringopy, co masz, to oni tam gdzieś kupią od ciebie to zawsze, za jakieś grosze, nie? No on tam kurtkę sprzeda za 5 euro, to nam euro czy coś, ale... Zawsze coś, nie? Aha. Zależy, no zależy co to jest, no i niektóre rzeczy są takie, że więc zostawiamy sobie, no bo szkoda nam sprzedać. I sekundkę znalazłem, że zatrzymali lasa, to szkoda by ją było sprzedać, nie? Jak to jakaś wersja, nie wiem, limitowana tego Adidasa, krótka i prawie nowa, nie? Ktoś by rzucił, to po co no tak, ale pienosić, nie? Jak będzie chłodno.
generalnie nie mamy takiej biedy, żebyśmy byli chodzili głodni czy coś. Nie, tu zawsze masz ludzi, którzy ty mówię, no a ty nie będziesz miał przyjeździć tam. No już też poznaliśmy ludzi, którzy... Musimy zawrócić to. Zawsze chętnie nam pomogą. Ale generalnie sami zawsze z tych butelek mamy na tyle, że mamy na jedzenie, mamy na wszystko to chcemy. Jakiś podstawowy pierdół, nie? Bo jak trzeba zebrać na nalew czy coś, to wiadomo, że trzeba trochę się pomęczyć, żeby dłużej coś zebrać, nie? Aha. Ale jakieś tam fajki, piwo, coś do jedzenia, nie wiem, jointa w coffee shopie, żeby sobie kupić czy coś, to nie ma problemu z tym. Tu się dobrze wszystko popatrzy naprawdę? Tak, no bo one są puste w ogóle. Te tam, te święty popatrzy, a 5 euro. Puste świetniki. Dobra. Nie wiem, nie każdy ma takie szczęście jak ty, że tabaki dostaje, piątaki, ja nie mam. To ty tak wiesz, kto szuka, to zna. No ale to widzisz, może tak jest. No. Dobra, teraz to ja muszę, jak to mój wychodzi, bilet. No i dawaj to na obok wychodzę. Tak, no. Tam idziemy. No. Kiedy to skończymy? Tak, tak. Pan dostał papierosy. No. Sorry, nie, ale... Przynajmniej od początku do końca, tak jak my robimy zawsze, bo tak w sumie robimy zawsze, nie? Zbieramy sobie wszystkie butelki, potem wylewamy te szczątki, jakieś pić, to co tam jest w środku, bo nie chce nam się tego dźwigać przez tą wodę cięższą, nie? I też ten aparat do tych butelki... I aparat nie przyjmuje, jak jest pełna butelka. O, to jest ta woda. Ona nowa była. No i widzisz, no takich pić to się dużo znajduje za dzień. To pole, to takie pić, to stary. A, to jest wrocna. To jest na szkole, nie? Nie. No ja nie mam pokoju. No ale często jedną sobie odkładamy wodę na ręce na koniec, nie? Żeby sobie umyć. Aha, no to no. Jeszcze generalnie znaleźliśmy tyle tych żeli do odkażania, że sobie, wiesz, za darmożkę ręce myjesz wodą znalezioną, żelem znalezionym sobie umywasz, to wiesz, na spirytusie czyste ręce masz. I co jedziesz dalej i tak wiesz. Nie, za chcesz płacić, to zawsze odsędzisz te pieniądze, na tych minach zawsze możesz mieć taki papier do ręki. No. Też nie musisz kupować papier toaletowi. I co, ile macie tu już pieniędzy zbierane? O, ciężko będzie, 4 euro, no. 4 euro tylko? 4 euro, ale piątkę znalazłem. Jeśli do tego mamy trochę tabaku, to ja bym to jako dychę policzył i jest, nie? To taka jedna butelka kosztuje w maszynie ile? No ile, te masz 25, a te mniejsze są po 15 centów, nie? Aha, ja myślałem, że wszystkie są po 25. Nie, o, jakby tak były wszystkie po 25, to byłoby dobrze, nie? No nie wiem. No jak, gdy 25 centów zakazane by było, małą dużą? No tak, oczywiście. Byłoby dobrze, no. Se vidaje da que vive mal agora com o tio Duji, da que mal minha opinião tem que ser mais agora com o tio Maluco. Não, to to akurat prawda, bo. Ale da se a vagante sem ter sem nada maluca. No, bo i to więcej wchodzi sobie. Zależy jak się patrzy, nie? Nie wiem, są tacy ludzie, którzy też zbierają te butelki, ale oni zbierają tylko butelki, nie? Aha. Oni nie zbierają tabaków, nie zbierają jakiegoś jedzenia nieotwartego, takich rzeczy. Teraz taki ludzie tu tylko idzie na te ciuchy, jak to? No tak, niektórzy też ciuchy tylko zbierają, jakieś, wiesz, szukają jakichś oryginalnych ciuchów, czy jakichś takich rzeczy lepszych, nie? Zegarki, nie zegarki, jakieś biżuterie. W ogóle tu w Holandii naprawdę można znaleźć. Wszystko można znaleźć, no. Oni po prostu mają pieniądze, to ja w Chorwacji, dla mnie to jest taki, nie znajdzie. Widzisz, no wiesz, chodzi w pole, zagarki, to jest ciężko powiedzieć, ile znajdziesz, nie? Ale zawsze coś znajdziesz. Ciężko jest powiedzieć też, co znajdziesz, zawsze coś znajdziesz, nie? Także generalnie nie masz nic, jest zero, jedziesz tam i coś się zawsze trafi, coś się w sklepie kupisz, nie? Co, no to nie wiadomo, zależy, co się znajdzie, ile butelek, ile ten, ale
nie ma tak, żeby było, że nie masz pieniędzy, że zero, jak się wiesz. To chyba takim, że już im się nie chce nic robić, nie? Chociaż oni też ludzi chodzą, żebrzą i też zawsze ktoś się trafi, że da, nie? Także... No ale jak dwojga złego, ja wolę sobie pogrzebać po śmieciach z nią, niż jak się zastanawialiśmy na tym, niż chodzić i żebrać od ludzi. A pamiętacie, jak się poznaliśmy pierwszy raz kiedyś? Co, nie słyszałem? Pamiętacie, jak się poznaliśmy pierwszy raz kiedyś? No. Tak, pamiętam. Ja tak, nie wiem, ja robiłam czego do jedzenia. Taki, jak się to mówi po polsku? I obiad. No, obiad. I on bił takie na, to było mieszkanie razem. Na piętru i tak się tylko, hotelowa kuchnia to była taka, nie? No, tak, ale on, ja tam robiłam to na dole, a on bił tak na górę, taki balkon. I po prostu tak, hej, hej, ty. I nie wiem co, zapytam się, jak pojedziemy na taj roller coaster, tak była tam. Ja myślałem si, nie wiem, ja sobie tak zawsze pozytywna i z wszystkimi mówiła im. Zapytam go, jak się da nie, po co mnie to tak pyta i jak chcę zjeść, to się chcę podzielić. I on mówi, tak, tak, może przyjedziemy i nie przyjechał. No. Aha, tak. Czyli oszukał cię na pierwszy raz, tak? No tak. To była taktyka, wiesz. To nie, to była długa historia. Miał przyjechać na pierwszą randkę, się nie wstawił, tak? No, ja w butach w pokoju zasnąłem. No. I tak, nie wiem, one się spotkały, pana jointa, one są już mali, tak jedna parka z Polski. No tak w skrócie, byliśmy takimi przyjaciółmi, znajomymi, no. No i jeden raz mi mówił, że ja będę mnie żona, ja sama mówię, ma nie, nie. Co no, śmiała się i że za niski jestem, tak? No ale to wie. No tak. Widzę, to zawsze tam mówiła to w życiu, nigdy nie będzie ma chłopak, który jest taki niż jak ja i no. Ale zobacz, no bez przesady, że tak jest dużo, dużo taki niż, to nie jest chłopcie. No nie, masz to, dobra. Mm. Okej. Okay. Następna stacja. No, jedziemy dalej. Zbierać. Czy jedziemy to sprzedać? Nie, zbierać. A ty papierosy? Utrzymasz to w rękach wszystko? No, tak. No to dobra widzowie, tej, słuchajcie, mamy tutaj, jest Paweł, jest Karina, a ja was zapraszam do następnego odcinka, trzymajcie się.